Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs, po prostu. Kontynuujemy, słuchajcie, sobie kampanię na spokojnie. Szczerze mówiąc, myślałem, że tych misji generalnie pobocznych będzie delikatnie mniej, niż jest, a tu się, tu słuchajcie, wczoraj odpalam mapę. No i zważywszy, że na przykład taką kryjówkę gangu potrafię robić przez godzinę, to ja mam tutaj 40 godzin zabawy w misjach pobocznych. Ja nie mówię, że te misje poboczne nie są fajne, bo są. Podobają mi się na przykład misje z gangiem i tak dalej. Napak na gang with my bang. Prosta piła. Dobra, mamy się spotkać z naszym pracodawcą, czyli z kolesiem, z którym nigdy teoretycznie się, ogólnie ten koleś się nigdy jakby nie spotyka. Podejrzana sytuacja. Ja muszę jeszcze sobie ściszyć mikrofon. O właśnie, to zrobię to teraz. Czemu by nie zrobić tego na odcinku? Prosta piła. Dobra, myślę, że tak będzie raz, dwa. No, jeszcze powinienem ściszyć też trochę grę, żeby tak wyrównać kontrast. I myślę, że będzie w porządeczku. A się jasno zrobiło, dobra. I'm hired Bamboy before and he's always protected his identity. That's how DedSec works. Now he wants to meet. That's unusual. All right, I'm gonna try and shake him off his game. Let's see what he's up to. Spokok. Nie mogę w ogóle nawet speedem iść. O, kasenka. Bad boy. What? Bad boy, 17. What the fuck, man? Bad boy, 17. Clara. Clara. Clara! No dobrze, dobrze. You don't look 17. Do I look like a bad boy? No, you look like a wild card. I hope I don't frighten you. What, do you have a reason to frighten me? Now you're being paranoid. Am I? Someone is fucking with my life. Threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Listen. I need to trust you. I wouldn't trust me if I were you. But here's a reason to listen. The text message you sent me, I know where to find him. Yeah, well, we don't need to meet face to face for that. No. We needed a face to face for this. You wanted dead sex, Max? You got me in. You should be nicer to me. I'm about to open your world. Yeah. Well, you're not the first woman to promise me that. Mm-mm. They do all their nasty work through this. And they don't know I have access. Well, you stole it. This is powerful. Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Myślę, że ilość osób, które zabiłem przy okazji rozjeżdżając, bo wskakiwałem pod koło, jest zdecydowanie zbyt wysoka. Klasyk. Klasyk. Otrzymano punkt zdolności. No niestety tych odblokowano nowe zdolności. Możesz używać wszystkich dostępnych zdolności? Naprawdę? Chciałem powiedzieć, że nie mam na co to wydać. Ale jednak mam. Szybkie palce. No to już mam.
Odcinek bez słabego mojego żartu to nie byłby odcinkiem. Dobra, mamy strasznie dużo rzeczy do wydania i nie wiem, czy dać hakowanie może. Zobaczymy. Rurociąg z parą. Możemy odblokować i co? Kabum? Ło, bierzemy to. Ile to kosztuje? 3, no to sporo trochę. Uszkadza śmigłowce na krótką chwilę. To też jest pochczamp. Koczar, przytrzymaj, aby podnieść lub w mieście. No, poka. Kurczę, tu są fajne rzeczy ogólnie, tylko to teraz nie wiem, na co dokładnie powinniśmy to wydać, szczerze mówiąc. Jakieś bateria, to co to jest? Optymalizacja providera. Taka zwiększa ilość gotówki zdobywane przez hakowanie. No gotówka aż tak nam na razie nie jest potrzebna. Właściwie to bym powiedział, że w ogóle nam nie jest potrzebna, ale okej. Okay. Zwiększa dyskrecję w trakcie ukrywania się. Tego nie potrzebujemy, ale lepsze panowanie nad kierownicą poza drogami, a to jest zadawanie większych obrażeń podczas kolizji. To ja bym sobie to zrobił, bo zdecydowanie dużo jeżdżę autem. Więc myślę, że to bym zrobił. Premia do koncentracji, ID zbliżeniowy, ID-ki, wybuchowe potężne bomby. To nie chcemy, to resztę chyba damy sobie po prostu walkę, bo jest ciężko. Mistrz strzelby to nie potrzebuje. Mistrz broni automatycznej. To jest fajne. A tutaj saper. Zwiększa ilość ładunków wybuchowych. Okej. Okay. Kurczę molek. Dobra, to jeszcze nie wiem, to ja się zastanowię, bo już 5 minut będę ogarniał, którą umiejętność mam wydać, to nie o to chodzi. You get me in, I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground, in the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing, trying to intimidate me. Very textbook. Stepping into my personal space, the stare, physical contact. You're trying to look for cracks. So did you find any? Wouldn't you love to know? Oj, coś mi się wydaje, że ci ludzie nie będą tutaj za bardzo mili dla nas. No, 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 no gun. No gun, no problem. No gun, jest problem. Fuck you, man. Dobra, czyli prosta piła, młócimy. No to mucimy. A w ogóle poprzednio się myszka zacinała. Mówiłem, że mogą być lagi w grze i miałem takie wrażenie, że były lagi w grze. A ta gra, a tak szczerze mówiąc, realnie to po prostu myszka mi się wyładowała z baterii i musiałem nowe wsadzić. Holy shit. To zginiemy, to nie jest dobra informacja. Dobra, medziki, pyk, wytwórz. A wiesz co? Chapaj granajda. Nie ma to jak dobry nejdzik. Hakuj, co mogę zhakować tam? Klucz systemu jakiś, dobra. Wszyscy i tak załatwieni, więc nie ma znaczenia. Dostęp zablokowany, użyj PWZ, aby znaleźć i skasować skrzynki. No czyli klasycznie to, co robię przez większość czasu. To właśnie takie rzeczy, muszę znaleźć, jak to odblokować i wejść. Tak się w ogóle te wieże CTS-u odblokowuje jak coś. Kurde, molek.
you see what's ahead? The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. You can disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. You scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh no. He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track her collar and get out. It won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. Ochrona to już powinna się zorientować po salwie wystrzelonych naboi z karabinku, ale widocznie ochrona nie jest aż tak rozsądna, jakbym sądził. Albo tak spostrzegawcza, jakbym sądził. Dobra. Dobra. Czyli na głośno. Kurde, przeżył. O nie, 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 koleżko. Oj. Jak to amunicja zabrakło, no. Dobrze. Może przynajmniej zrobimy to jakoś na cicho, ale... Dobra, spróbujmy ich sprawdzić tutaj. Oj, niedobrze. Kło w szoku. I na górze też są? Jakieś... No jak to przeżył? Oj, czyli na górze też są. Ale chłopy w szoku, nie wiedzą co się dzieje. Kod dostępu. No, no, kawałek dalej. O. No dobrze. Gdzie reszta bobów? Gdzieś na górze? Bobiki! A tego to nawet z pięści załatwię. Tego dla Beki. Jedyny, który przeżyje. Jeszcze ich obrabuje z siana. Proste. Witam, witam. Nic się tu nie dzieje. A chyba w ogóle czysty jest. Tak jakby nie było to. Wolę zawsze mieć karabinek jednak maszynowy. Okej. Okay. Czy to będzie na czas? Zobaczymy. Dużo takich misji na czas robiłem.
No co jest? Ty, to jak ja mam to zrobić? Halo? Aha. O Boże. Normalnie to mi lepiej idzie, tylko teraz się, słuchajcie, stresuję przez was. Znany z okrucieństwa, bo... O, Count Lynn Bradley nie żyje. You try working with that thing staring over your shoulder. Yeah, well, it's making me paranoid. Give me a number. I want to make... Oh, shit. Someone's hacked in. Oh, fuck me. Lock down the building. Find him now. Okay, I got you in. Can you track the caller? Searching now. Kurwa, co tu się dzieje? Carlis, the police are coming. They've got high-tech scans that are hard to shake. You need to get out of there. O kurwa. Ojej, ojej, ojej. No to zabawa, panowie. No to idziemy. Nie mam już nade'ów? Zaćmienie. To nie jest zaćmienie. Wabik? Nie. Jak tu się robi zaćmienie? Mamy w ogóle zaćmienie? Kurwa. Nie, chyba zaćmienie posiadane niestety, słuchajcie, nie jest. Nie, błąd! Jednak będzie potrzebne. Jak to się robi? Zagłuszenie komunikacji. No właśnie użyłem tego niestety dwa razy jak głupi kloc. Mogę więcej tego wytworzyć? Mogę. Musimy możemy tędy się wydostać? Możemy. Ja i gun? Niemożliwe. Gun posiadany nie jest. Dobra, czyli mamy uciec. Nie dając się wykryć. Myślę, że na chillku. Dobra, strajhardziłem to i się udało. No i widzicie, jak oni sami się nachodzą na mnie. Chciałem zrobić challenge, nie zabij w tej grze żadnego cywila, ale to jest chyba kurwa niemożliwe. Fajna muzyczka nawet. Easy. No i mamy to. Co mogę z tym mostem zrobić? O, to go też się da podnieść? How are we looking? You find my collar? Tired of this cat and mouse. I got your mouse. This call was made from an apartment in the loop. Finally. Just be careful, Aiden. The way he bounced the signal around, I think it wants you to find him. Well, I certainly don't want to disappoint him. No ten skok nie poszedł tak, jak myślałem, że pójdzie. No dobra, to kontynuujemy kampanię.
Nie będę robił tych misji pobocznych, bo jest tak dużo. Ja myślę, że wiecie, jakie misje poboczne zrobimy? Te ze śledztwem odnośnie tych morderstw. Bo to jest, to mi się podoba, ten motywik. Jest taki little bit scary, wiecie, o co chodzi, co nie? To zobaczymy, ile ta misja druga potrwa. Jeżeli wystarczająco, żeby może poszukać kolejnego morderstwa, to sobie zrobimy. Resztę to jest właściwie to samo, tylko pokazany w inny sposób. Te niszczenie gangów i tak dalej, to jest praktycznie to samo. Wykryto przestępstwo, a walić to. Bo już mam w ogóle cały bonus z tych przestępstw wszystkich, więc chyba że jakieś nowe doszły. Myślałem, że to właśnie taka mało rozbudowana gierka będzie w ogóle, jak odpalałem to Watch Dogsy. Tak jak mówię, takie upośledzone GTA 4. A tu proszę. To jest fajna gierka, podoba mi się. Dobra, misja, dzięki za podpowiedź. Mieliśmy kiedyś panią od historii, którą spytałeś o, na przykład, proszę panie, nie wiem co tu napisać, na sprawdzianie ona mówi, no jak, nie wiesz. No i tam ci podpowiadała normalnie, że jest to odpowiedź, nie? Kozak. W sensie fajnie, nie? Tak miło, nie że wiesz, bezpośrednio, ale dużo pomagała na sprawdzianach. Strasznie miła osoba. Rzuć przynętę, niech życia będzie... Nie ma czasu, niech życia będzie więcej, nie ma czasu rzuć przynętę, tylko nie łap się, jak byłbyś jebanym leszczem. Zaznaczy profilu GZ i tam mam tego. Czyli klasyka. No dobra. No tak, klasyka to klasyka. Wkurza mnie, że to co to jest? Co to tak miga? Miga. Nie no, come on. Nie wiem, czy ja to mogę osobiście, czy nie mogę czasem przez kamerkę tego zrobić, ale... O kurde, to jest rozbudowane jednak. Holy shit, man. Trzeba jakoś zaćmienie? Gdzie to w ogóle idzie? Co tu się dzieje? Halo, halo. Nie, to pewnie ta skrzynka jest tutaj, tak? A myślę, że to tak mega rozbudowane będzie dla dzieciaczków. Albo nie? Czekajcie. A nie dla dzieciaków. O, tam jest! Jak tam dojść? Dobra, zobaczymy. Na razie skok wiary jak w tym robimy. W Assassin's Creedzie. Ej, no skacz. Łe, no... Gościu. Jak opuszczam teren misji? Przecież tu jest skrzynka! Co? Ale przecież tam jest gościu skrzynka. No i teraz se zepsułem to, co... To są przerażające rzeczy na tych murach, patrzcie. W sensie fajne, nie? Ale... A little bit scary. W ogóle podoba mi się ta otoczka tego hakowania. To jest fajne, nie? Szczególnie, że wiecie, jakie czasy są. Dobra, no... No i koks. No, szukamy kamer. Kamer brak. Dobra, ale... Nie wiem, co mam tu zrobić. W sensie zawsze mogłem sobie pobiegać gdzieś indziej. Ciężko mi ocenić.
Zobaczę jeszcze, czy z kamery nie wychwycimy jakiejś innej kamery. Ach, no nie wiem, że naprawdę, dlaczego to jest wszystko dla takich dzieciaczków, a ja kombinuję. Wiecie, jakie poprzednie te jak odblokowałem te wieże tych, to musiałem się biegać tu, tego, wyskakiwać tu, pół miasta musiałem przebiec, żeby trzy jakby te etapy odblokować i dopiero mi się odblokowała ta skrzynka, ta wieża CTOS-u. A teraz tego odbuta przecież. To ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to jakiś taki hard będzie, czy coś. A to dla dzieciaczków. O, tu, że odblokuj, wykryto słaby punkt, ojojoj. Osiuj. Czekajcie, tu jest coś ciekawego na dole. Co to jest? Myślę, że... O, to jest niestabilny składnik chemiczny. Okej. O, to już jest trochę zaawansowane, wam powiem szczerze. O, wow. Czekajcie. Czy to ma znaczenie? Nie ma. A, ma. Przeszukaj mieszkanie. Ojej, co czuję, że jakiś jumpscare będzie z jakiegoś powodu. Tu sobie przeszukujesz mieszkanie i tu chłop nagle. Ja też cierpiałem. Nadchodzą. Lepiej uciekaj. Myślałem, że zostaniemy. Aż mnie tak po rękach. Aż mnie tak po rękach przeszło, jak tak uderzyło. Bobiki. Słuchajcie, to są. To są, słuchajcie, tak zwane bobiki. Wiecie, co się robi z bobikami? No to już wiecie. Tylko boję się, że trochę mnie zaskoczą z każdej strony, jak mamy strzelę. Dużo ich. Zabij wszystkich albo ucieknij, no to... rzeźnie czas zacząć. Oj, dobrze. Nie mogę wytworzyć, nie mam składników. Oj, jeden jest u mnie. Właśnie. Dobra, pamiętajcie, że gramy na realizmie, więc ten poziom jest wysoki. Tak na 3 hity chyba padamy, co nie?
Dobra, i teraz tak. Oj, to jest bardzo zła osłona. Teraz jest lepsza. Czy gdzieś tutaj koleś jest? Kurde, jaki to ma odrzut! Za duży. Dobrze, żeby ten ostatni koleś nas nie zabił, bo będzie lipa straszna. Wobec tutaj? Nie. Ty gdzie jest, gościu? Na górze? Nie, czekaj. Aha, na górze jest chłop. Był. Znaczy się w sensie. Dobra, no easy. Damien, let's talk. Namierzono miejsce, z którego pochodzi rozmowa. No to co, pakujemy się na chatę. Może w ogóle te misje poboczne właśnie z tym zabójstwem, znaczy z tymi śmierciami zrobimy na samym końcu. Zobaczymy jeszcze. Tak dzisiaj mi się nie chce. Chodźmy dzisiaj fabułką po prostu. Cały czas. W ogóle możemy zamówić samotor. Aha, niedostępne w trakcie misji. No halo, co tak pusto? Jakieś autko? A mnie gardło boli. Ej, jakieś autko, halo. Nie będę z buta szedł. Co za lamut? Wyjeżdżasz, chłopie. No i oberwał mnie ten. Nie wiem, pierwszeństwo. Szkoda, że te jakby kąta się nie stakują. Bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot? Mm-hmm. The Merlot was your fuck-up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me. 6-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. They made me a cripple. They took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. Ma strasznie duże zęby. There was another hacker. Nie wiem, czy zauważyłeś. There was a second hacker. And I know how to find him. And that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is, I don't need you. Don't walk away.
the lead. Thanks for the tip. Też czuję, że ten chłop będzie jakimś głównym bossem w gierce. I used to look up to Damien. Taught me how to ferret out weak code and exploit it. And I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. I didn't waste time thinking about him. But now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot. No dobrze, moi drodzy, myślę, że 36 minut to absolutnie odpowiedni moment, by zakończyć ten odcinek i oczywiście historię będziemy kontynuować, słuchajcie, w następnym. Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko nie pamiętam, jak to się nazywało z tą śmiercią. Mamy tu jakieś tego... O, legenda. Misje, dobrze. Skrzepiona wyga, restauracja, bawy. Cyfrowe, zaginione, handel ludźmi, handel bronią, zaginione osoby, to jest taki... Okej, to jest... Powiem się, ten interesujący przedmiot. Dobra, czyli to musimy szukać takie lupy na mapie, może znajdę. Też, żebyśmy sobie może ogarnęli to. Lupa, może nie być jeszcze, może to nie być tutaj w ogóle, nie? O, śledztwo tu jest jakieś. To jest jakieś telefony, to tego nie chcemy. Ja te misje poboczne nie będę robił raczej na odcinkach, bo to... Zresztą już zrobiłem dużo tych misji samemu, więc to nie ma co. No dobra, nie ma tej lupy, więc... Więc tyle. Zobaczymy, może jak ta gierka będzie fajna naprawdę i mi się spodoba, to faktycznie... Tam chyba można zresetować wszystkie misje od nowa, te poboczne, i zacznę je robić później, czy coś takiego. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie, na razie lecimy z fabułką. Życzę wam, słuchajcie, wszystkim miłego dnia oraz miłej nocy. O, właśnie, a propos. Chicago citizens are furious that police have yet to arrest the vigilante known as the Fox. No, don't shoot! No to se nie zobaczyliśmy, bo jakiś PS nam przerwał niestety. Słuchajcie, dobrze, no to tyle. Przypominam, słuchajcie, na samym końcu łapkę w górę o komentarzach oraz o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału. Serdecznie zapraszam. Życzę wam oczywiście, słuchajcie, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa, pa.